Drogie kochane, mi przemiłe, prześliczne pochwiczanki. Przyszła do mnie pochwiczanka. Bardzo ładna kobieta. Bardzo inteligentna. Rozmawiam z nią. Ale widzę, że ma taką dość nietęgą minę. Skrępowana jest. Pytam się, czemu ty się nie uśmiechasz? Ona na to, bo nie ma powodu. Mówi, czemu nie masz powodu? No bo mam pochwicę. Ale to, że masz pochwicę, to tego nie widać na zewnątrz. Ale mnie, ja nie mogę się uśmiechać, jak mam pochwicę. Mówi, ale inni, jak na ciebie patrzą, to widzą prześliczną kobietę. Ona mówi, mam lustro i ja wiem, że ja wcale ładna nie jestem. Mówi, a kim ty jesteś z zawodu? A ona mi na to podała swój zawód. Mówię, czyli twoja praca polega bardzo często na ocenianiu czegoś. Ona mówi, właśnie tego nie umiem robić, ja nie umiem oceniać. Mówię, jak to? Ty nie umiesz oceniać, ale gdybyś tak popatrzyła na siebie z boku i zobaczyła, jaką piękną jesteś kobietą. Gdybyś przyjrzała się, jak faceci na ciebie patrzą, jak z jakim zachwytem na ciebie patrzy mąż, na to, jaka jesteś piękna. Ona mówi, ja dobrze wiem, że jestem brzydka, mam lustro, wiem, jak to wygląda. Mówię, może nie jest ważne, jak ty siebie widzisz w lustrze, ale ważne, jak on widzi, jak się on tobą zachwyca, jaka dla niego jesteś piękna, jak on ciebie widzi. Ona mówi, ja dobrze wiem, że jestem brzydka. Mówię, przed chwilą powiedziałeś, że ty nie umiesz oceniać, a teraz oceniasz, że jesteś brzydka. To jak to jest z tą oceną? Czy ty przypadkiem mogłabyś ocenić, czy twoja ocena jest dla ciebie dobra? Bo może to, jak ty siebie oceniasz, to może się spowodować, że ocena twojego męża, który patrzy na ciebie i słucha twojej oceny, może się zmienić i on może ocenić, że ty nie tylko, że jesteś piękna, ale jesteś jeszcze bardzo mądra, tak mądra, że najwyższa pora, żebyś przestała się oceniać, a zaczęła uśmiechać. Kochane, nie wiem, czy wy coś z tego rozumiecie, bo ja nic. Ja nie rozumiem, jak ktoś sam siebie może negatywnie oceniać. Tym bardziej wtedy, kiedy wszyscy dookoła oceniają go pozytywnie. Czy wiesz, co mam na myśli, droga pochwiczanko? Wiesz? Tak, to o tobie też był film. Tak, tak.